Misiurka, wykonywany z żelaza, miedzi lub brązu, stosowany od XIII wieku hełm pochodzenia orientalnego, składający się z kolczego czepca, długiego na około 30-40 cm, przymocowanego do dzwonu, chroniącego wierzch głowy i mającego formę metalowej miski wyściałanej od środka materiałem, mającym zamortyzować ciosy. Z początku używano jej w Azji, w tym w Turcji i w krajach pod jej panowaniem, skąd szybko trafiła do Europy, gdzie od XVI wieku nosiła ją chociażby polska jazda pancerna. Noszone przez nią egzemplarze zostały dodatkowo zaopatrzone w niewielkie kółeczko na szczycie dzwonu służące do ich zawieszania. Słowo misiurka wywodzi się najpewniej od tureckiego słowa mysr, oznaczającego Egipt, z którym to za sprawą swojego wyglądu Hełm kojarzył się ówczesnym Polakom. Zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu o zjeździe w Gąsawie.